Jesteśmy właśnie u wybrzeży Panamy, gdzie najprawdopodobniej odkryto trumnę słynnego odkrywcy Sir Francisa Drake'a, złożoną do morza ponad 400 lat temu. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka tym czymś? Zbrukać, dobre. Czyli co, wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Źródła mogą się mylić. Na przykład nie da się zbrukać pustej trumny. Co tu jest grane? Ty, szelmo. Co to? No, pokaż. Nie, wykluczone. Mowa była o trumnie. I już. Chwileczkę, gdyby moja stacja nie sypnęła groszem na ekspedycję, nigdy masz swój materiał, tak? Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. Mam prawo to wszystko zobaczyć, wiesz? Przez chwilę nie mów nic. Sally, mamy problem. Śpiesz się. Dobra. Co tu się dzieje? Piraci. Piraci? Tak, tacy współcześni. Nie biorą więźniów. No, przynajmniej mężczyzn. Zaraz, czekaj, o czym ty mówisz? A nie powinniśmy wezwać policji? No, świetny pomysł, oczywiście, gdybyśmy mieli kwity. Na bycie tutaj. Co? Jak nie chcemy trafić do panamskiej ciupy, to musimy to jakoś załatwić. A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? Jak w aparacie, no. Celujesz i wciskasz, no, tak? Zuch, dziewczyna. Do dzieła. Jak oni nas tu znaleźli? Chodzili za mną od dawna. Myślałem, że ich zgubiłem. Czym ich tak wkurzyłeś? To dłuższa historia. Gdzie jesteś? Dzięki. Cholera! Staty
Prędzej wybuchnie! Skaczemy! Tak. Zaczekaj! Co robisz? Okej. No dawaj! Leć! Dobrze! Wystarczy zostawić się na minutę samego. Panowałem nad sytuacją, póki nie wysadzili statku. Żyjesz? Bez kozetki się nie obejdzie. O, przecież to nasza piękna i utalentowana Elena Fischer. Pierwszoplanowy pochlebca. Nie, wolę trzymać się na uboczu. Wiktor Sullivan. Żeby was... Zabierajmy się stąd, zanim wezmą posiłki. No i? Prezent od Sir Francisa. Ha, ho, czyli znalazłeś trumnę. Chwilunia, czy to jest to, co myślę? No, dziennik Drake'a. Sfingował śmierć, jak przypuszczałem, Sully. Szukał czegoś ważnego. Tak, zachowajmy to lepiej dla siebie. To chyba należy do pana. Chętnie zajrzałabym do tego dziennika, panie Drake. Słuchaj, gdy Drake wpłynął na Pacyfik, wziął Hiszpanów z zaskoczenia. Przejął ich statki, mapy, listy, rozumiesz, dzienniki, a wszystko, wyobraź sobie, spisał w tej książeczce. Aha, czyli... Ale... Jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki łącznie z tym i kazała całej załodze milczeć. Aha, a więc? Drake coś odkrył w czasie tej wyprawy, Sully. Coś tak sekretnego i cennego, że nie mogło wyjść na jaw. Dobra, Nate, daruj sobie tę pasjonującą historię i gadaj po prostu, o co chodzi. A ty od razu byś chciał do sedna. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała. No dobra, przejdę do rzeczy dla ciebie. No? To cholerne Eldorado. No, szukał nie byle czego. Napisał więcej? No, nagle cię to interesuje. Tak. Niestety, przykro mi bardzo. Brak ostatniej strony. Mówię ci, Sully. To jest to. Nasza wielka szansa. Tak. Ale mamy tutaj mały problem. Tak, mówię, przecież wybuchła. Na dnie. Nie, przecież pokryje to polisa, tak? A. Nie, kamera przetrwała, nie martw się o nią. Jest na chodzie. No co, ty potrafi o siebie zadbać. Sam widziałem. Dobrze, idź i powiedz jej, jak chcesz, że właśnie znaleźliśmy złote miasto. Wszystko wypaplę swojemu producentowi. Daj spokój. Nate, ufasz mi? Powiedzmy. No. Bo pewnie będziemy się ścigać o ten skarb z połową świata, jeśli jej nie pogonimy. I to teraz. Gentleman z ciebie, Sully. Wiem. Przykro mi. Zrozumie. Nie, nie obchodzi mnie przekroczony budżet. Nie. Zrozum. To może być, czy ja wiem, największy news roku. Hej. Nie, wcale im nie ufam, okej? Dlatego musimy działać. Przyśnij operatora, a obiecuję ci, że... Sukinsyn. Hej! Mogłam to przewidzieć. O, czekaj! Zwolnij, młody. Za stary się na to robię. Ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? Ha! To było coś innego. Choć przyznaję, równie wycieńczającego. Weź się w garść, dziadku. Zaraz będziemy na miejscu. A właśnie przypomniało mi się. Opowiadałem ci o tym, jak sprzedałem fałszywe XVI-wieczne Santo Escobarowi. Ryzykowne posunięcie. Ale zanim się połapał, byłem już dawno. Nate, czy ty mnie w ogóle słuchasz?
Spijam każde słowo. Po co ja się... Naprawdę wierzysz, że Francis Drake się tu tarabanił? Taki szmat drogi od Anglii? No i? Nie rozumiem. GPS mówi, że to tutaj. Może źle odczytałeś pozycję. Pokaż to. Nie, to tutaj. Tu niczego nie ma, Ney. Dla mnie to cholerna ślepa uliczka. Och, łoń sali. Spokojnie. Rozejrzyjmy się. A, stary. Czuję się, jakbyśmy szukali dziewicy w burdelu. No, to mi się podoba. To budowle inkaskie? Nie, starsze. I to o jakieś 2000 lat. Masz coś? Jeszcze nie. Patrz pod nogi. Hej! Ta nawierzchnia wygląda podejrzanie. Brzmi głucho. Musimy się jakoś przebić. Cieplutko i przytulnie, co? Nie tego się spodziewałeś, co? Tak. I gdzie to przeklęte złoto? A pewnie zrabowano je wieki temu. Wredny, cholerny Angol. Nie, to nie Drake. Zobacz na to. Hiszpanie dotarli tu przed nim. Odbiło ci sali? Nate, nie interesuje mnie cynowy szmelc. Siedzę po uszy w długach. Liczyłem na tę akcję. Szalało się po knajpach w Limie, co? Zgadłeś. Jeszcze kilka złych interesów. Zawsze ci mówiłem, żebyś unikał złych ludzi. I złych kobiet. Tak? I kto to mówi? Co masz na myśli? Reporterka. Widziałem, jak na nią patrzyłeś. Elena? Proszę cię. Pogrzebałem swoje szanse, jak zwialiśmy jej z przystani. Wojna, miłość, jedna bajka. No, co jeżeli nie można ich odróżnić? Wtedy, brachu, dopiero masz przechlapane. Ci Hiszpanie zostawili dużo fantów. Ostrożnie, Nate. Trochę byś spadał. No wiem, widzę przecież. Musimy się przedostać. Dobry pomysł.
Daj, ja to zrobię. Ja przytrzymam, a ty podłóż coś z drugiej strony. Dobra, puść. Powinno wytrzymać. Szybko, Sally! Mało brakowało. Może znajdziemy inne wejście, nie? Wygląda znajomo. Drake chyba wspominał o tym w dzienniku. Tak jest. Przypomina dawną lampę albo kaganek. Spróbuj to zapalić. Co, nagle moje cygaro okazało się przydatne, tak? Musisz oczyścić to rumowisko. Bajer! I co? Może 30 lat temu bym wlazł na tę ścianę. Chodźmy. Co teraz? Co ty o tym sądzisz? Czekaj, znam te symbole. Kolejność tych znaków jest istotna.
złe wrogi. Zły spadek. Ta, widzę, że z boku jest... Nie! Okej, jest postęp. Nie mów, że będziesz w tym pływał. Mogło być gorzej. Jestem kompletnie przemoczony. Dobra, jestem po drugiej stronie. Dasz radę otworzyć? Się drugim. Tak, bezpieczne przejście. Udało mi się! Jestem cały! No, w końcu gdzieś dotarliśmy. Mam taką nadzieję.
O, rany. Świątynię wzniesiono wokół tego... Wokół czego? Posągu. Złotego posągu. Dodajmy, że przeolbrzymiego. Spójrz tu. Ci ludzie chyba modlą się do tego. O ile to są ludzie. No jasne. Eldorado. Złoty człowiek. Sali, to nie było złote miasto, tylko to... Złoty Bożek. Rany. Ty wiesz, ile mógłby być teraz warty? Zobacz tu, ślady. Pewnie użyli belek do transportu. Spóźniliśmy się 400 lat. Trop się urywa. Tak wygląda. A niech to szlak. Chyba, że... Chyba, że co? Pójdziemy po śladę. Tu się urywają. Tak, tylna ściana świątyni jest wysadzona. Tak. Hiszpanie zrobili sobie skrót, żeby wydostać skarb. Świetnie. Co teraz? Sali, słyszysz to? Takich rzeczy nie widzisz na co dzień. Oj. Spłynął rzeką i utknął tutaj. Zajrzyjmy tam. Nie, czekaj, czekaj. Chyba jednak coś mi tutaj nie styka. Styka? Zachowujesz się, jakbyś nigdy nie widział ubota w dżungli. Mówię serio, Nate. Powiem tak, ty tu sobie zostań, a ja się tam rozejrzę. Zawołam cię, jak spotkam nazistów. Dobra, będę czekał. Czekaj. Przypilnujesz mi go? No dobra. To nie będzie łatwa przeprawa. Chyba musisz wspiąć się po skałach, żeby dotrzeć do ubota.
Uważaj tam na górze. Na dół jest daleko. Powinieneś móc stamtąd spaść na pokład Ubota. Hej! Szczepiłeś się przeciw tężcowi? O! Bardzo zabawne! Okej, jestem w środku. Co widzisz? Stało się tu coś paskudnego. Wszędzie pełno krwi. I zupy. Co? Skąd ją wziąłeś, mój ty zmurszały brachu? Chyba znowu jesteśmy w grze. Tak? No, trafiłem na gościa z hiszpańskim złotem, ale monety są oznaczone w sposób, którego wcześniej nie spotkałem. Żartujesz? Nasi Niemcy chyba coś ukrywali. Przytulnie. Jestem w kabinie kapitana. Co ciekawe, on też tu jest. A co to ma znaczyć? No, chyba ktoś go zabił, a raczej rozszarpał. O, straszna śmierć. No, brzmi srogo. Sprawdź portfel. Dusza człowiek z ciebie. Nie wierzę. To chyba żart. Znalazłeś coś? UK 2642. UK.
K642. Mam cię. Wszystko okej? Okay? Sali, nie uwierzysz. No mu. Mam brakującą stronę. Żartujesz. Drake i naziści szukali tego samego skarbu, Sali. Mam mapę, która nas do niego zaprowadzi. Mam nadzieję, że to nie kolejna podpucha, Nate. Musimy coś na tym zarobić, bo jak... Bo co? Sali? Jesteś? Sullivan! Nie wróży dobrze. Witam. Hej. Koledzy, Sali. Gabriel Roman. Tak, wiem, kim jesteś, dupko. Spokojnie, panie Drake. Może porozmawiajmy. Wyluzuj. Łapy w górze. Dobra, już. Pański przyjaciel ma u mnie dług. Bardzo duży dług. Więc kiedy powiedział mi, że poszukujecie skarbu, niezwykle cennego skarbu, jak mówił, zaintrygował mnie. Ale Wiktor lubi bardzo dużo obiecywać, nieprawdaż? Znowu się spotykamy. Kolejna głupia maskarada. On tak zawsze pieprzy. A! Spokojnie, Navarro. Cóż, obawiam się, że czas minął. No, chyba że znalazł pan tam, panie Drake, coś, co wynagrodzi mi wszystkie nieuprzejmości. Zgrywa się, Nate. Wszystko słyszeli. Daj mu mapę. Powoli. Co Krix Marine ma wspólnego z Eldorado? Naprawdę myślisz, że to przypadek? Niemcy szukali tego skarbu, a ta mapa ma z nim związek. Więc? Kwita? Na razie. A jeżeli jednak byś zapomniał... Cześć, panowie. Panowie, nie wystarczy, że odetniecie mi palec, czy coś? To zbyt wulgarne. To go zawoli jednak nieco bardziej. Hej! Zrozum, Roman! Nie ma nic wspólnego. Sorry! Suki syn! Mamy go!
Spokojnie, to ja. To za to, że mi zwialiście. Skąd ty się tutaj wzięłaś? Jeszcze potrafię wytropić dwóch, pożal się Boże, rabusiów. Tędy poszedł. Daj im znać. Został już tylko jeden rabuś. Salin żyje. Co? Tak. Też zginiemy, jak się nie ruszymy. O Boże, przykro mi. Powiedz mi, że masz broń. Jasne. Dzięki. Dobra, chodź. Wszyscy chcą cię zastrzelić. Wiesz, w ciebie też celują. Widzę ich. Bądź blisko. Zastrzelić go! Co to w ogóle jest za miejsce? Długa historia. Później ci powiem. Adrenalinka, co? Nie wychylaj się. Oni na pewno nie żartują. Idziemy tędy! Chodź, trzymaj się mnie.
Jest tam! Rozchwytywany jesteś. Mam wyjątkowy dar przyciągania szumowin. Przepraszam. Nie musisz. Masz dobrą pamięć? Tak, a co? UK-2642. Zapamiętasz? Tak, co to? Współrzędne Klix Marine. I chyba wiem, gdzie jest Eldorado. Eldorado? No, rzecz w tym, że zabójcy Saliego też... Cholera! Jak Hiszpanie znaleźli skarb, musieli go przenieść na tę wyspę. Drake ich śledził. No to na co czekamy? Ja zrobię materiał, a ty zrobisz swoje, co? A, pali. Jedźmy. Ale wiesz, że to nie będą wakacje? Umiem o siebie zadbać, wiesz? Poza tym masz u mnie dług. Na to wygląda. Poszukiwania zaginionego skarbu Eldorado w końcu zawiodły nas na wysepkę ukrytą pośród wód środkowego Pacyfiku. Dobra, podlećmy bliżej. Obyśmy byli pierwsi. Czy odkryjemy ruiny zapomnianej kolonii i ogromną górę hiszpańskiego złota? Czy ta wyspa skrywa jeszcze jakąś mroczną tajemnicę? Oglądalność murowana. Co to było do diabła? Ostrzał przeciwlotniczy? Ale skąd? Jak? Cholera! Palimy się! No co ty? Wyłącz tę kamerę! Musimy wyskoczyć! Wyskoczyć? Czy tu w ogóle są jakieś spadochrony? No, ja już bym zaczął szukać! Mam nadzieję, że działają! No, zaraz się dowiemy. Robiłeś to kiedyś wcześniej? Jasne! Po prostu skaczesz! Liczysz do 5 i ciągniesz! No skacz! Co ty, nie idziesz? Jestem ciut zajęty! Wyskakuj! Do zobaczenia na dole! Dogonię cię! I ciągnę. Prościzna. Przecież to łatwe. O cholera! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Szlak, 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 szlak! Znajomi chcą mnie zabić, zostawiłem mapę w płonącym samolocie, a Elena pewnie nie żyje. Rewelacyjne. No rewelacyjne otwarcie, mate.
Nadchodzą. Jesteś po czasku. Dalej! Dalej! Nie!
Tam jest! Tam jest! Nie da się! Zdechniesz, panie samolocie. Jest tam! Wesołe. Oh.
Czarno to widzę.
Tym razem szczęścia wam. Muszę patrzeć pod nimi. Wytrzymaj, Helena. Oh!